Dzień dobry moi drogie bliźnięta, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lipiec. Film dodatkowy, link do filmu dodatkowego, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie miłością, kochani, znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Podzielcie sobie proszę lipiec na cztery części, to mogą być cztery równe części lub jakkolwiek inaczej intuicyjnie sobie podzielcie. Zaczynamy. Co ważnego wydarzy się w pierwszej części, na co warto zwrócić uwagę i tutaj czwórka monet moim zdaniem na to, żeby gospodarować bardzo rozsądnie z osobami. Uważać na wydatki, to jest taka energia, tudzież powiedziałabym trzymać się tego, co wiecie, trzymać się tego, co zapewnia wam poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji, może materialnej, ale też przy okazji moim zdaniem też jakby trochę pomyśleć, pozastanawiać się, co mogę zrobić, żeby na bazie tego, co już mam zgromadzone i osiągnąłem, ewoluować, tak, poprawić coś, zmienić, jakby żeby nastąpił jakiś progres. Jakie sprawy potoczą się po Twojej myśli? Na czymkolwiek negatywnym się koncentrowałeś, drogi bliźniaku, na jakiejś stracie, niezadowoleniu, to moim zdaniem tutaj jest szansa na to, żeby wykorzystać jakąś okazję, skoncentrować się na tym, żeby jakąś sytuację, która była niesatysfakcjonująca, obrócić na swoją korzyść. To chciałam powiedzieć, tak? Żeby ten taki moment rozczarowania przekuć, może nie tyle w sukces, co w jakieś takie poczucie, że nie wszystko jest stracone i jeszcze jest tutaj sporo do zrobienia w tej sytuacji, tak? Co w miłości, w sferze uczuć, 8 buław, komunikacja, działanie, dużo będzie się działo w ogóle w kwestiach osobistych, jakieś też niespodziewane wydarzenia, powiedziałabym, coś związanego być może z jakąś podróżą, to będzie miało wpływ na wasze życie romantyczne, a co w finansach, 3 monety, no pytanie jakby, bo tutaj karta, 3 monety to jest karta pracy marzeń, można powiedzieć, więc też rozglądajcie się, tak, moje drogie bliźnięta, śledźcie ogłoszenia, jeśli chcecie zmienić pracę, to możecie tutaj coś dopatrzeć interesującego. Tutaj w każdym razie masz jakieś wyjątkowe kompetencje i umiejętności, mój drogi bliźniaku, i wydaje mi się, że to ma szansę zostać docenione. Ważna będzie dla was ogólnie również praca zespołowa, współpraca z innymi, tworzenie, współtworzenie, tak? Jakby satysfakcjonujące jakieś zajęcie, ale tak jak wspomniałam, dla mnie bardzo często ta karta oznacza jakąś możliwość zawodową bardzo satysfakcjonującą. Druga część, najważniejsze wydarzenie, rydwan, jakaś podróż albo sprawy ruszają do przodu, to są też nagrody, które są konsekwencją, są wynikiem waszej ciężkiej pracy, waszego zaangażowania, waszej determinacji, więc zwróćcie na to proszę uwagę, dobre wiadomości, coś się dynamicznie rozwinie, coś się nabierze tempa. Jakie sprawy potoczą się po waszej myśli? 9 mieczy to jest wasza energia, ponieważ jest to Mars w bliźniętach, więc wydaje mi się, że jakaś sytuacja, która była dla was stresująca, być może martwiąca, albo odejdzie, albo uda się coś wyjaśnić, albo rozwiązać jakiś konflikt. W każdym bądź razie uporządkujecie jakąś taką zagwostkę, trudne myśli, uspokoicie być może umysł, w każdym razie ten strach, który wynika z dziewiątki mieczy, on też bardzo często jest tak naprawdę wyolbrzymiony, trochę na zasadzie strach ma wielkie oczy, kochani, więc zwróćcie na to proszę uwagę. W sferze uczuć 5 monet. W sferze jest, no wiecie, jeśli na przykład jest między wami jakaś różnica kilometrowa, w sensie odległość, no tutaj możecie czuć odosobnienie. 5 monet w sferze uczuć, powiedziałabym ogólnie taka energia, gdzie czujemy, że czegoś nam brakuje po prostu. Tak, że jest jakiegoś rodzaju brak, że jest jakiś problem, który powoduje, że my czujemy, jest jakiś deficyt, no niedostatek, więc to jest też taka, słuchajcie, energia, która mówi, że tutaj jeśli chcemy to zmienić, to powiedziałabym takie zamartwianie się i zmartwienia, one mogłyby nas paraliżować i paraliżować nasze działania i dobrze jest się skoncentrować na tym, co w tym momencie, tu i teraz możecie zrobić, na czym się skoncentrować, może na czymś innym, żeby zmienić tą sytuację, żeby zmienić własne położenie. W kwestiach finansowych karta wisielca, która jak dla mnie mówi, żeby raczej jakby nie działać, przyglądać się temu, co się dzieje dookoła, zrobić stop nawet, mogą być jakieś przeszkody, mogą być jakieś opóźnienia, jakaś pauza lub tak naprawdę może wydaje mi się, jeśli
macie taką możliwość, raczej ten rydwan to ja bym odczytała jako taką trochę chyba szansę na to, żeby sobie odpocząć, odsunąć się od kwestii zawodowych, a pracę spauzować, krótko mówiąc. Pracę spauzować. Ale też w pracy, jeszcze powiem tylko, dzięki swojej autentyczności, jakiemuś takiemu unikalnemu podejściu do spraw, po przemyśleniu uda Wam się rozwiązać coś. Trzecia część, najważniejszy element, 9 kielichów, to jest energia spełnienia życzeń, spełnienia marzeń. To jest karta, która mówi o tym, że dzięki jakiegoś rodzaju też zbiegłom okoliczności zdarza się coś, co powoduje, że czujesz, że sprawy dzieją się w dobrym kierunku dla Ciebie, tak? Że wszystko zaczyna być dobre, wyraziste. Tu jest emocjonalne poczucie satysfakcji, pamiętajmy. Jako najważniejszy element to bym powiedziała, bądź świadomy tego, o co prosisz, bo zapewne to dostaniesz, więc zwróć uwagę, żebyś działał tak i prosił o to, co przyniesie Ci satysfakcję i zadowolenie. Jakie sprawy potoczą się po Twojej myśli, eremita? Może z panną, jeśli masz z panną do czynienia, ale to wszystko też jakby co w Tobie jest, drogi bliźniaku, jakąś taką, powiedziałabym, takim światłem Twoim wewnętrznym, taką wiedzą, takim jakąś iskrą autentyczności, jeśli będziesz potrzebował czasu, żeby znaleźć jakąś odpowiedź, żeby sobie coś przemyśleć, to będą bardzo, moim zdaniem, efektywne, to będzie bardzo efektywny czas. Tak, że takie, powiedziałabym, trochę zamknięcie w sobie może doprowadzić Cię do głębszych refleksji, bardzo istotnych w tym tygodniu, w tej części, w sferze uczuć. Okej, w sferze uczuć mamy zmartwychwstanie, to jest taka energia, gdzie my jesteśmy gotowi na to, żeby porzucić jakiś ciężar już za sobą. To jest emocjonalna transformacja, pamiętajmy, coś co powoduje, że następuje wybaczenie, że następuje pokonanie jakiegoś rodzaju przeszkód, czasami powroty, tak? No szczególnie dla części z Was to może być bardzo satysfakcjonujące, przeprosiny od kogoś na przykład. Co w finansach? Królowa monet w finansach. Osoba praktyczna, osoba, powiedziałabym, wyważona, to jest dla Was ważne, taka bardzo zaradna, dla której w kwestiach finansowych i zawodowych ważne są w ogóle układy partnerskie, tak? Jakby zwróćcie na to, proszę, uwagę. Wydaje mi się, że to nie jest Wasza energia, więc to też może być ktoś w Waszym otoczeniu, kto Wam coś podpowie, może podzieli się z Wami czymś, może zaproponuje na przykład tutaj, jeśli zaczniecie aplikować o pracę, to tutaj może być rozmowa jakaś kwalifikacyjna. W każdym razie też jakby informacja dla Ciebie, drogi bliźniaku, że warto być praktycznym w tym, co się dzieje w Twoim, znaczy to takie praktyczne podejście do spraw zawodowych, do kwestii finansowych nam się tutaj pokazuje. Czwarta część, najważniejszy element, czy też ważny element, pięć buław, to jest taka walka z myślami, z samym sobą lub jakiś konflikt zewnętrzny, chaos, zazdrość, jakaś rywalizacja. Nie ma co być nazbyt drobiazgowym, powiedziałabym. Chodzi o to, żeby nawet jeśli będziesz z kimś o coś rywalizował lub jakiś konflikt, będzie jakaś dyskusja, to dobrze by było, żeby to było konstruktywne i motywujące. Krótko mówiąc, no i tyle, zobaczmy dalej. W sferze uczuć, papież. Papież w sferze uczuć mówi o, znaczy nie wiem, w jakiej sferze uczuć, przepraszam, jakie sprawy potoczą się po Twojej myśli. I tu mamy wszystko to, co jest stałe, co jest lojalne, co jest zgodne z naszymi wartościami, więc tutaj walczysz o coś, co jest dla Ciebie ważne. Po prostu, o coś, w co wierzysz, tak? I wydaje mi się, że ta karta mówi, żeby starać się odejść od dramy, od jakiejś takiej małostkowości tutaj wcześniej, a raczej jakby wskazać komuś jakąś drogę używając własnego autorytetu, pokazać komuś kierunek używając własnego autorytetu bardzo merytorycznie. Co w uczuciach? Paść buław. Jak na uczucia, to bym powiedziała raczej jakaś taka wiadomość, możecie dostać bardzo fajną, nieoczekiwaną fajną wiadomość, fajna relacja z jakąś młodą osobą, partner, jeśli to jest Wasz partner, to on się pokazuje jako ktoś bardzo żywiołowy, jakieś miłe niespodzianki, tutaj w ogóle fajnie spędzać czas, na przykład jeśli macie taką możliwość aktywnie z dziećmi, na przykład tak z młodzieżą, bo to jest tego rodzaju informacja, natomiast ogólnie jeśli chodzi o życie romantyczne, to mogłabym powiedzieć, drogi bliźniaku, pozostań pozytywny, jakieś nowe możliwości, nowe wiadomości na horyzoncie, tak?
A co w finansach? Królowa Kielichów. Ta Królowa Kielichów, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to raczej mówi tutaj jakby niech te finansowe kwestie mają przełożenie na twoją, moim zdaniem, satysfakcję, na takie podejście do spraw, gdzie czuję się odprężony, że czuję, że finanse mnie nie martwią. To się tutaj pokazuje jako ważne, tak? Żebyś się też nie martwił finansami, albo zadziałał w jakiś taki sposób, który spowoduje, że na pod koniec lipca możesz uznać, że nie martwię się o finanse. Zobaczmy, co będzie przynosić Ci radość. Karta transformacji. No zmiana. Macie takie poważne macie tutaj te dwie energie transformujące, szczerze mówiąc, jakiś nowy początek, który w drodze do Ciebie. Jesteś na to gotowy, tak? To jest duża zmiana, to jest zmiana uczuć, są nowe możliwości, które są przed nami. Te możliwości się po prostu nam rysują. My sami jesteśmy na nie gotowi, jesteśmy na nie otwarci. One przynoszą nam satysfakcję. No to na przykład, jeśli ktoś chce zmienić pracę i będzie naprawdę tej pracy aktywnie szukał, to się pokazały takie fajne możliwości, uważam. No to dla Ciebie to odpuszczenie, to zamknięcie tego poprzedniego etapu zawodowego i pójście w nowe, te możliwości, które się zaczną rysować, będzie takie, powiedziałabym, bardzo odżywcze. Co Ci zaskoczy? Siódemka monet, ok. Że w jakimś aspekcie konkretnym trzeba będzie zachować cierpliwość albo jeszcze na coś poczekać. Tak? Tak bym powiedziała. Zachować cierpliwość. Może ci brakować tej cierpliwości, możesz mieć dosyć. Natomiast możesz być też rozczarowany zbyt powolnym działaniem czyimś, tak bym powiedziała. Natomiast też, szczerze mówiąc, ta karta w zasadzie mówi, żeby nie popędzać, tak, nie przyspieszać niczego, nie opóźniać z kolei, też po prostu robić swoje, ale z drugiej strony tak starać się wycofać i troszeczkę, moim zdaniem, pomyśleć na spokojnie o przyszłości. Nie martwić się niepotrzebnie. Nie martwić się niepotrzebnie. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie bliźnięta. Życzę Wam udanego lipca. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.